Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 563 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Powiem wam, że nie mogłem się doczekać już tego dnia od dłuższego czasu. A dlaczego? Dlatego, że to dzień, w którym na rynku pojawiło się moje kolejne dziecko. No dobra, nie tylko moje, bo to dziecko ma sporo ojców i sporo matek, a jest nim nic innego jak pierwsze wydanie magazynu Focus on Business w edycji polskojęzycznej. Tak, to na koniec listopada 2021 roku Pro Progressio wypuściło na rynek zupełnie nowe czasopismo o tematyce biznesowej, w której bardzo duży nacisk jest na usługi biznesowe, centra usług wspólnych, obszar związany z inwestycjami, HR-ami, nieruchomościami, ale także i pojawiają się tutaj wątki prawne i szereg innych. Focus on Business. Zapamiętajcie ten tytuł, dlatego że to nowy tytuł właśnie na rynku prasy i to nie tylko polskiej, ale też i międzynarodowej. Ale dzisiaj skupię się na pierwszym wydaniu edycji polskojęzycznej. Skąd ten tytuł, skąd się wzięło i jaka była historia jego powstania? No cóż, być może część z was wie, którzy jesteście tutaj moimi regularnymi słuchaczami, że co 2 miesiące mniej więcej robiłem dla was odcinek na temat tego, co ciekawego znajduje się w magazynie Outsourcing and More. Tak, Outsourcing and More był czasopismem, które na rynku prasy biznesowej pojawiał się od 10 lat i po 60 wydaniach zakończył swój żywot, jeśli chodzi o prasę drukowaną, jak i elektroniczną. Stało się tak dlatego, że rynek zmienił się nie do poznania i nawet firmy outsourcingowe przestały nazywać się firmami outsourcingowymi. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle, nie mi jest oceniać całą tą sytuację, ale fakt jest taki, że większość firm, które do tej pory pracowały w modelu outsourcingowym, same zaczęły o sobie mówić, że pracują jako partnerzy biznesowi, że stanowią kluczowe wsparcie w biznesie, czy też w relacjach B2B. Skoro sama branża tak o sobie mówi, no to nagle z tytułu Outsourcing and More w naszym magazynie zaczęło być więcej tego more niż samego outsourcingu. Od analiz, rozmów zaczęliśmy, a później skończyło się na tym, że chyba jednak po tych 10 latach możemy zrobić taki ciekawy, odważny ruch i zmienić tytuł czasopisma. No sama zmiana tytułu czasopisma to niby formalność, ale de facto jest to dobry czas, dobry okres, żeby pozmieniać również troszeczkę jego kształt, zawartość, format, wszystko, co de facto dotyczy czegoś takiego jak drukowanie i przygotowywanie czasopism biznesowych. I tak, oto, w połowie listopada 2021 roku na rynku polskim pojawił się Focus on Business, Polska numer 1. Tak, to początek nowej dekady, no i od razu od pierwszej strony widać różnicę. Dlaczego? Dlatego, że okładka nie jest kolorowa, okładka jest czarno-biała z różnymi odcieniami, nazwijmy to szarości, tudzież czerni w większym bądź mniejszym natężeniu. Tak, jak wejdziecie sobie na stronę internetową Focus on Business, no to tam możecie również pobrać sobie elektroniczną wersję tegoż magazynu, gdzie z okładki z pięknym hasłem Shape Tomorrow uśmiecha się do was Rob Bradford, VP Global Business Services w firmie Zimmer Biomet. Tak, z Robem miałem przyjemność zrobić wywiad na temat tego, w jaki sposób ich firma ma zamiar tworzyć i rozwijać swoje centrum GBS w Warszawie. I to jest wywiad numeru, ale oczywiście nie jest to ani jedyny wywiad, ani jedyny tekst, który w tymże czasopiśmie się pojawia. Magazyn jest wręcz wypełniony treścią, jest ponad 20 różnych publikacji, które myślę, że przykują waszą uwagę. No dobra, to zobaczmy sobie w takim razie, co możecie znaleźć na stronach magazynu Focus on Business, wydanie numer 1. Wchodząc sobie na jego strony, dojdziecie do zakładki aktualności biznesowe, gdzie redakcja Focus on Business tuż przed wydaniem drukowanym zbiera interesujące informacje z
rynku i tutaj przedstawia Wam takie ciekawostki, cóż to ciekawego w świecie usług dla biznesu wydarzyło się w ostatnim czasie, tuż przed wydaniem drukowanej wersji magazynu. I mamy tutaj na przykład informacje o szczycie cyfrowym ONZ, czy też o tym, że SoftServe rozwija swoje nowe biura w Gdańsku i w Łodzi. Tak, tego typu wrzutki witają Was na sam początek i są one jeszcze uzupełnione bardzo ciekawą inicjatywą od firmy 3S, a tak naprawdę od grupy 3S, która pojechała przez Polskę z pięknym tournée pod nazwą Highway to Cloud. Bardzo ciekawa seria wydarzeń, które odbywały się w różnych miastach, w tym m.in. w Krakowie, Warszawie czy też Gdańsku, i były to spotkania z architektami rozwiązań chmurowych. Ciekawa formuła, ciekawa zagrywka, jeśli chodzi o grupę 3S i takie podanie świata cyfrowego, świata chmury w bardzo przyjemny i przydatny sposób. Ale później mamy już mięsa znacznie więcej na stronach Focus on Business. Po pierwsze, piszemy o samym magazynie, czyli o nowych mediach sektora usług dla biznesu. Skąd idea na Focus on Business, jak to wszystko wygląda obecnie, to wszystko znajdziecie na stronie 10 i 11. No i o tym pisze Dymitr Doktor, czyli redaktor naczelny magazynu Focus on Business. Wchodząc dalej w treści, które prezentowane są w tym pierwszym wydaniu tegoż magazynu, znajdziecie podcasty dla biznesu. Nie ukrywam, że podcasty to mój konik, to jest mój ogromny konik, ale nie tylko mój, zarówno osób, które słuchają podcastów, jak i tych, które nagrywają podcasty, jest w Polsce mnóstwo, zresztą nie tylko w Polsce. Ale grupa czterech podcasterów, czyli poza mną są to Piotr Bucki z podcastu Biznes w IT oraz Greg Albrecht z podcastu Greg Albrecht Podcast, no i jeszcze Wojtek Struzik z podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cała nasza czwórka ma swoją sekcję w magazynie Focus on Business. To tutaj z jednej strony zachęcamy do słuchania wybranych naszych odcinków podcastu, które wybieramy dla Was i uważamy, że akurat te warto przesłuchać, bo są ciekawe, są to rozmowy z różnymi ludźmi albo poruszanie bardzo inspirujących tematów. To jeszcze uzupełniamy to naszymi rekomendacjami zupełnie innych podcastów, a podcastów innych autorów. I tak, Greg Albrecht rekomenduje tym razem podcast Andrew Hubermana pod nazwą Huberman Lab. Zaś Piotr Bucki rekomenduje podcast Dominika Juszczyka z pasją o mocnych stronach. Ja pochylam się nad bardzo ciekawą audycją, którą prowadzi Damian Ruciński pod nazwą IT i Ty. No a z kolei Wojtek Struzik zrobił ukłon w kierunku Grega Albrechta i poleca jeden z odcinków jego podcastu, który inny niż ten, który poleca Greg. Bardzo, bardzo ciekawa formuła, że tutaj jeden podcaster znalazł się w tym zestawieniu dwukrotnie. Okej, wskakujemy w takim razie na kolejne strony. A żebyście wiedzieli, że biznes to nie tylko biznes, ale że również dba o nasze środowisko, no to na stronach Focus on Business dowiecie się, że Torus przeprowadził kolejną edycję akcji Do Nasadzenia. Opis tegoż to i bardzo ciekawego projektu, tej inicjatywy, również jest przedstawiony na stronach tegoż magazynu. Co mamy dalej? Dalej mamy podsumowanie 10. edycji Poland Business Run. Tak, pracownicy firm pobiegli dla osób z niepełnosprawnościami i o tym, jak przebiegała ostatnia edycja tegoż wspaniałego biznesowego biegu, przeczytacie sobie również w tymże magazynie. Wskakując na kolejne strony, no to będziecie mogli zapoznać się z relacją z wydarzenia organizowanego przez Pro Progressio w centrum Polski, a konkretnie w Łodzi, i było to nic innego jak DBSS Tour poświęcone tematyce IT. Tematy dotyczące chmury, cyberbezpieczeństwa czy też aktualnych trendów na rynku pracy w branży IT zdominowały Łódź pod koniec października. No i relacja z tegoż wydarzenia również znajdziecie na stronach magazynu Focus on Business. To oczywiście nie było jedyne wydarzenie z serii BSS Tour, które przeszło przez Polskę w ostatnich miesiącach, bo zostało ono jeszcze zrealizowane w Słupsku oraz w Częstochowie i relacje z tych wydarzeń również znajdziecie na stronach tego magazynu. No i teraz co dalej?
Magazyn Focus on Business będzie się mocno nastawiał, zresztą już od pierwszego numeru, na tematy prawne. A skoro temat prawa i skoro temat aktualności prawnych, to zapewne wasze głowy również zaprząta chociażby temat Polskiego Ładu. No to o Polskim Ładzie, a konkretnie w odniesieniu Polskiego Ładu do podatków, znajdziecie również tekst, albo pisze nam osoba, jaką jest Piotr Maksymiuk z Baker McKenzie. Tak. Polski Ład a podatki. Tekst Piotra Maksymiuka znajdziecie na stronach 22 i 23 magazynu Focus on Business. Zachęcam Was do przeczytania, bo to akurat są tematy ważne, istotne i absolutnie na czasie. To oczywiście nie koniec, no bo pewnie zastanawiacie się, co tutaj dalej będzie z tą pracą zdalną. Czy ona nadal będzie wyglądała w taki sposób jak do tej pory? Czy wreszcie zostanie uregulowana jakąkolwiek ustawą? No zostanie. No i o tym, jak może wyglądać ta praca zdalna w ujęciu analizy, omówienia projektu ustawy, który dotyczy tego zjawiska, mówią, a w zasadzie piszą dr Iwona Więckiewicz-Szabłowska oraz Agnieszka Kunikowska, które reprezentują kancelarię Chudzik i wspólnicy z Łodzi. Tak, bardzo praktyczny tekst i myślę, że warty przeczytania. Zresztą no, ciekawe pytanie, ilu z Was pracuje na pracy zdalnej? Więc jeżeli pracujecie, no to to jest właśnie tekst, z którym powinniście się zapoznać. Jak przejdziecie sobie przez ten tekst, to to jeszcze nie jest koniec sekcji prawnej w magazynie Focus on Business. Tutaj Jarosław Karnikowski, radca prawny z kancelarii Noer, uzupełnia nam jeszcze publikacje prawne o sygnalistach. Tak, ustawa o ochronie sygnalistów nadchodzi, o czym powinni wiedzieć pracodawcy. To już nie jest teoria, to już jest praktyka, gdyż od grudnia 2021 roku będziemy mieli do czynienia z sygnalistami w naszym najbliższym otoczeniu. Kto, co i jak i z czym to się wszystko je, no to odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tekście Jarosława Karlikowskiego z kancelarii Noer. Zachęcam Was do przeczytania sobie tego tekstu. A jak już przejdziecie sobie po tekstach prawnych, no to warto luknąć, zajrzeć, zapuścić żurawia, jeżeli możemy użyć pewnego takiego młodzieżowego języka, do sekcji biznesowej. I tutaj od razu, na sam początek, Katarzyna Saganowska z TMF wita nas pytaniem, czym jest ryzyko utraty reputacji i jak wpływa ono na Twoją działalność. Zastanawialiście się kiedyś nad takim tematem? No to jeżeli tak, to na dwóch stronach, konkretnie 32 i 33, Katarzyna Saganowska udziela Wam kompletnej odpowiedzi na to pytanie. Zachęcam absolutnie do lektury. No nie rozstajemy się również w magazynie Focus on Business z tematem motoryzacji. I tutaj jak zwykle możemy liczyć na wspaniałe teksty z firmy Kingsman, a konkretnie od jej szefa. Dariusz Olejnik z Kingsman Finance mówi nam tym razem o bezpieczeństwie w poszczególnych markach aut. Tak, tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest bardzo ważna również dla poszczególnych marek, które oferują ciekawe systemy bezpieczeństwa. Tak brzmi samo otwarcie tekstu, który został przygotowany przez Dariusza Olejnika. Więc jeżeli Was zastanawia, interesuje, jak to się ma w Audi, Volvo albo w systemach Opla, no to zapraszam Was, możecie sobie tutaj to przeczytać. To oczywiście nie wszystko, no bo tutaj tak samo pojawiają nam się odniesienia do takich marek jak BMW, Volkswagen, czy też japońskie auta. Wszystko nam Darek Olejnik rozłożył na części pierwsze. No to od samochodów wskakujemy w takim razie w innowacyjne procesy biznesowe, o których pisze nam Karolina Balcerzak z Centrum Usług Wspólnych firmy Clariant. Clariant swoje centrum GBS-owe ma w Łodzi. To jest znakomicie rozwijające się centrum w tamtym mieście. Mają swoje biuro w ogóle na terenie super innowacyjnego budynku, jakim jest Monopolis. No a Karolina Balcerzak pełni rolę GBS Communication and Employer Branding Managera w tejże firmie. Jeżeli chcecie sobie poczytać o innowacyjnych procesach biznesowych, światowej klasy ekspertach i silnym poczuciu społecznej odpowiedzialności, to taki właśnie jest Clariant. Tu macie okazję wyciągnąć informacje z pierwszej ręki, które podaje Wam Karolina Balcerzak i zapraszam Was do lektury tego tekstu. Od Clarianta wskakujemy do
Bipiona, tak. Bipion to z kolei grupa zajmująca się outsourcingiem procesów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych, która się od kilku ładnych lat, dokładnie od trzech, bardzo mocno rozpycha rękoma nie tylko po Węgrzech, skąd pochodzi, ale także po Polsce i po Rumunii. I tutaj mamy przyjemność zaprezentować Wam wywiad z szefem całego Bipiona, całej grupy Bipion, czyli z panem Belą Kakukiem, który opowiada nam o kulturze jako jedynym ubezpieczeniu, które trwa wiecznie. Nie wiecznie, tylko wiecznie. Tak, kultura to jedyne ubezpieczenie, które trwa wiecznie. Taki tytuł dał Bela Kakuk do całej swojej wypowiedzi i odpowiedzi na pytania, które jako redakcja Focus on Business mu zadawaliśmy. Poczytajcie sobie, warto, warto, zdecydowanie warto. Od obszaru, nazwijmy to finansowo-księgowego, wskakujemy sobie w takim razie do... Dokąd? Do obszaru nieruchomości, a konkretnie do kwestii architektonicznych. I tutaj wywiad z Maciejem Kapołką, architektem, właścicielem Maka Architekci, również możecie znaleźć na stronach magazynu Focus on Business. Jak daliśmy tytuł temu wywiadowi? Każda dobrze zaprojektowana przestrzeń powinna odpowiadać potrzebom użytkowników. To w zasadzie logiczne stwierdzenie, że chcemy z tych przestrzeni bardziej korzystać niż się do nich dostosowywać. To przestrzeń powinna być dostosowana do naszych potrzeb. I to tutaj możecie sobie na spokojnie przeczytać ten artykuł, bardzo, bardzo ciekawy i interesujący, jeżeli to właśnie środowisko pracy i przestrzenie biurowe Was interesują. A znajdziecie tutaj również bardzo interesujące zdjęcia, chociażby z przestrzeni biurowych Chili Spaces, tak, zarówno ze starej drukarni w Łodzi, jak i z budynku fabrycznej w Krakowie. Zobaczcie sobie, jak można ciekawie zaprojektować przestrzenie biurowe do wspólnej pracy. No to z biur wskoczmy sobie z powrotem w świat GBS-ów, ale tym razem w obszarze finansowym. Tutaj firma Worldline prezentuje swoje studium przypadku, a mianowicie SoftPOS z PIN-em jest już dostępny i używany przez pierwszych sprzedawców. Cóż to takiego? No wyobraźcie sobie, że takiego POS-a możecie mieć w swoim smartfonie. Tak, takie rzeczy się dzieją i możecie sobie przeczytać, jak to rozwiązanie w tej chwili wygląda. Bardzo, bardzo ciekawe. Worldline jest członkiem klubu Pro Progressio. Mam ogromną przyjemność rozmawiać z nimi od czasu do czasu na temat różnych rozwiązań, które są stosowane w świecie finansowym i są to zawsze inspirujące rozmowy. Po Worldline nadchodzi czas na ten wywiad numeru, czyli właśnie rozmowę z Robem Bradfordem, VB Global Business Services w Zimmer Biomet, z którym mam przyjemność zaprezentować Wam historię rozwoju GBS-u tejże firmy w Warszawie. Powiem Wam, że byłem na otwarciu Centrum Operacyjnego Zimmer Biomet w Warszawie. Bardzo ciekawa koncepcja biura. Biuro multifunkcyjne, no i same ambicje Zimmer Biomedu do rozwoju tego centrum ogromne i wysokie. Przeczytajcie sobie ten wywiad, bardzo dużo ciekawych informacji możecie tutaj znaleźć. Po tej części wskakujemy w część inwestycyjną i podobnie jak to miało miejsce w magazynie Outsourcing and More, na stronach Focus on Business będziecie regularnie mogli przeczytać sobie o tym, co ciekawego dzieje się w miastach. I to zarówno w miastach polskich, jak i za granicą. Akurat w edycji polskiej magazynu Focus on Business będą głównie relacje i teksty, i publikacje, i wywiady dotyczące obszaru inwestycyjnego, bądź też otoczenia biznesowego w polskich miastach. Natomiast w anglojęzycznej wersji magazynu Focus on Business znajdziecie sporo informacji ze świata. O których miastach jest mowa w pierwszym wydaniu Focus on Business w wersji polskiej? No, macie tutaj teksty pochodzące z Gdańska. Macie tutaj również teksty pochodzące z Elbląga. Do tego mamy dołożony tekst jeszcze z Bydgoszczy, a konkretnie z Bydgoszczskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To wszystko jest uzupełnione tekstem o Kielcach i jeszcze uzupełnione Częstochową. Także tego typu teksty są tu znalezione. Czy stawiamy tutaj kropkę? Jeszcze nie. Dodatkowo na pewno możecie zapoznać się jeszcze z tekstami z Łodzi oraz z Katowic. No i to nam wszystko zamyka jeszcze tekst z miasta Poznania.
Taką pigułę wiedzy dostajecie o polskich miastach w sekcji inwestycyjnej bądź otoczenia inwestycyjnego bądź ekosystemu biznesowego, który towarzyszy polskim miastom. Zachęcam Was również, abyście na koniec swojego czasu spędzonego z magazynem Focus on Business numer 1 edycja Polska zajrzeli do części HR-owej. Tak, część HR-owa to jest ta część, która dosyć dynamicznie się rozwijała do tej pory na stronach Outsourcing and More, no i ta misja będzie również kontynuowana w magazynie Focus on Business. O tym, jak miasta mogą wspierać kampanie employer brandingowe, rozmawiam z Bartoszem Senderowiczem z pracowni EB. Nie wiem, czy wiecie, ale miasta również potrzebują kampanii employer brandingowych, a Bartosz Senderowicz jakiś czas temu miał okazję współtworzyć tegoż typu kampanię właśnie dla jednego z polskich miast. Dla którego, jak to wygląda i po co to w ogóle robić, no to możecie sobie przeczytać w naszym wywiadzie. Bardzo ciekawa rozmowa, polecam Wam absolutnie, abyście się w nią zagłębili. No i to jeszcze nie koniec. Wskakujemy sobie jeszcze do jednego tekstu. Tym razem jest to wywiad przeprowadzony z Rafałem Glogierem Osińskim, który jest szefem LMC w Polsce i rozmawiamy z nim na temat trendach w rekrutacji oraz o autentyczności pracodawców. LMC to stosunkowo młoda marka na polskim rynku, jeśli chodzi o jej, nazwijmy to, taki szeroki wizerunek, ale rok 2021 był rokiem, w którym LMC wprowadziło od groma bardzo ciekawych projektów i odsłoniło swoje możliwości oraz różne ciekawe biznesowe inicjatywy, którymi zalało wręcz polski rynek. O co chodzi z tą autentycznością i o co chodzi w trendach w rekrutacjach? No to Rafał Glogier-Osiński odpowie Wam na te wszelkie wątpliwości. Posłuchajcie, w zasadzie nie posłuchajcie. Ciągle mówię o tym słuchaniu, no bo jakąś mam tą manię moją podcastową. Tutaj nie ma słuchania, tutaj jest czytanie. Poczytajcie sobie o tych trendach i o autentyczności na stronach magazynu Focus on Business. Te trendy jeszcze uzupełnią Wam inne trendy, które zaprezentuje Wam Ewa Klimczuk, czyli dyrektor operacyjna z GI Group. Trendach na rynku pracy i o migracjach. Tym razem przeczytacie sobie właśnie w wywiadzie z Ewą Klimczuk. Trochę tych wywiadów było, nie? Ale bardzo ciekawe i powiem Wam, że można utonąć wręcz w treści, jaką prezentuje Wam magazyn Focus on Business w swoim pierwszym wydaniu, odświeżonym, pokazanym zupełnie na nowo. Zobaczcie, jak magazyn jest połamany, bo tak to się mówi, w jaki sposób prezentuje swoją treść i zachęcam Was do tego, aby stał się stałą Waszą lekturą, która będzie Wam dostarczana w cyklach dwumiesięcznych, zarówno w druku, jak i w wersji elektronicznej. Jeżeli macie ochotę na druk, no to to wymaga albo tego, abyście przystąpili do klubu Pro Progressio, bo każda firma członkowska dostaje drukowane wydanie magazynu Focus on Business, albo możecie sobie pobrać go w wersji elektronicznej, no i to wtedy Was już nic nie kosztuje. Tyle, stawiam kropkę. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas. Zachęcam do stałego spędzania czasu na podcast z podcastem BSS bez tajemnic, bo to tutaj obserwuję różne rzeczy i jak już sobie coś zaobserwuję, to dzielę się nimi z Wami na falach właśnie tej mojej audycji. A ona nie powstaje samodzielnie, powstaje dzięki wsparciu patronów. W gronie patronów są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński oraz Szymon Kryczka. Tak, te cztery osoby zdecydowały się na wsparcie w rozwoju mojej gadaniny poprzez serwis patronite.pl. Jeżeli i Wy chcielibyście dołożyć swoje 3 grosze do tego projektu, to zapraszam Was na stronę patronite.pl, gdzie wpisujecie moje imię i nazwisko i wszystko staje się jasne. Ja tymczasem mówię Wam cześć. Zachęcam jeszcze raz, wchodźcie na stronę focusonbusiness.eu, pobierajcie najnowsze, pierwsze wydanie tegoż magazynu i czytajcie. Do usłyszenia niebawem. Na razie. Cześć.